But singing in the dead of night, boom, boo, boom, 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 take these broken wings and learn to fly, boom, 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 for your life, boom, 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 but you will hold wings and learn to fly, boom, 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 for your life, boom, 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 but you will hold wings. Po udanym zamachu na arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie w czerwcu 1914 roku ruszyła wielka wyniszczająca machina zwana I wojną światową. Po ataku Niemców na Belgię i Francję, Rosja, będąca z tą drugą w sojuszu, zaatakowała Prusy Wschodnie. Po początkowych sukcesach w starciu z wojskami niemieckimi armia rosyjska wpadła w pułapkę. Wielkie zwycięstwo, jakie Niemcy odnieśli, nazwano bitwą pod Tannenbergiem, wielkim rewanżem za odniesioną w 1410 roku klęskę pod Grunwaldem wojsk krzyżackich z wojskami polsko-litewskimi. Tutaj nastąpił odwrót wojsk. Drogą z Turowa do Ulnowa następował marsz wojsk carskich, które podążały właśnie na kierunek Stembarka, dawniejszego niemieckiego Tannenberga. I tam w okolicach Turowskiego Młyna napotkały na znaczny opór, na przygotowany opór niemiecki. Trzeba pamiętać, że młyn, taki jak Turowski Młyn, był zlokalizowany w Dolinie Młyńskiej, w miejscu obniżonym terenowo, zabagnionym, czyli łatwym do zmiany kierunku natarcia, do zmiany działań, które były w tym momencie. Wcześniej trzeba przypomnieć, że wojska niemieckie się wycofywały. Tutaj mógł nastąpić zwrot. I właśnie to się nastąpiło tutaj w okolicy Browiny. Czyli droga była miejscem przemarszu wojsk rosyjskich, a pola były już ucieczką. Nastąpił odwrót, frontalny atak niemiecki właśnie w okolicach Turowskiego Młyna. Dzisiaj niestety obiekt, który nie istnieje, ale my również wskrzeszamy to dziedzictwo tego miejsca. I pola browińskie zostawiły po sobie stały ślad. Trwały ślad. 123 pochowanych Rosjan to jest coś, co zostanie tutaj już na wieki. Możemy się tylko domyślać, ilu poległych Niemców zostało tutaj na polach. Staraliśmy się dzisiaj zobrazować przebieg bitwy w Browinie. Należy pamiętać zgodnie ze źródłami historycznymi, odwrót Rosjan następował właśnie tutaj w północnej części Browiny, takiej typowej ulicowej wsi. Dzisiejsza inscenizacja polegała na pokazaniu, jak wyglądała obrona wojsk niemieckich. Umocnienia polowe, one były bardzo symboliczne. Bardziej wykorzystywano zakrzaczenia, naturalne warunki, niż możliwość budowy. To był bardzo krótki okres czasu. Dzisiaj pokazywaliśmy, jak mogły takie umocnienia przygotowane niemieckie wyglądać. Potem następował atak Rosjan, którzy właśnie w te okolice wkraczali, przemierzali i przebiegała w ten sposób batalia. Próbowałem się ubrać dzięki wsparciu i pomocy kolegów rekonstruktorów w ubiór typowy dla Landsturmu, czyli takich wojsk obrony cywilnej, którzy w czasie bitwy tannenberskiej, no wszechobecni. To było takie troszeczkę pospolite ruszenie, taka obrona cywilna, czyli oczywiście armia niemiecka w to, co mogła, wyposażała. Wyposażała w broń, wyposażała przede wszystkim w nakrycie głowy. To musiało być coś, co odróżnia takiego człowieka od typowej ludności cywilnej. Często byli to ludzie na przykład parający się myślistwem, często były to takie zawody rzemieślnicze, które potrafiły zaradzić w warunkach trudnych technicznie, wspomóc zaplecze armii. I taki strój właśnie mniej więcej, który dzisiaj mam na sobie, był typowym ubiorem w czasie bitwy tannenberskiej. Właściwą bitwę pod Tannenbergiem poprzedziło uderzenie od wschodu pierwszej armii rosyjskiej zwanej Wileńską pod dowództwem Pawła Rennenkampfa. Obie armie miały się połączyć, ale na skutek braku współdziałania, fatalnego dowodzenia oraz rozproszenia oddziałów obie armie poniosły klęskę. Zaś sam Samsonów popełnił samobójstwo. Nasza inscenizacja odbywa się w miejscu rzeczywistych walk z 1914 roku. Rosjanie atakowali umocnienia niemieckie na tych wzgórzach. Także parę set metrów za odtworzonymi przez nas okopami są pozostałości po rzeczywistych okopach niemieckich z tego okresu. Nam się pierwsza wojna światowa oczywiście kojarzy z wojną okopową. W
tym wypadku mieliśmy dużo elementów wojny ruchowej. Tak właśnie atakowała Armia Samsonowa. Armia Samsonowa szła na Olsztyn i się niestety potem wycofała. W tym miejscu właśnie nastąpiło załamanie się ataku rosyjskiego i w tym dalej Rosjanie niż tutaj nie poszli. Tutaj na polu pod Kronenbergiem odtwarzamy w dniu dzisiejszym 21. Muromski Pułk Piechoty. Był to pułk piechoty składający się w dużym stopniu z żołnierzy Polaków, bo pamiętajmy o tym, że armia rosyjska składała się z wielu narodowości. Imperium Rosyjskie podbiło dużą część Europy i Azji. W związku z tym ci żołnierze, którzy walczyli tutaj, byli to żołnierze niekoniecznie Rosjanie i niekoniecznie prawosławni. Pod Tannenbergiem wielką daninę krwi podali żołnierze Polacy, dlatego że Armia Samsonowa była to armia zmobilizowana na ziemiach polskich, do której zostali powołani polscy chłopi. I oni tutaj w dużym stopniu ginęli i oni tutaj leżą na tych cmentarzach rozsianych w całej okolicy i to głównie im chcemy oddać cześć i honor, odtwarzając tą bitwę, w której walcząc wprawdzie pod sztandarami rosyjskimi i strzelając bardzo często do swoich braci z zagranicy, z którymi równie dobrze mogli rozmawiać po polsku, jednak rozpoczynali tą wielką drogę, która skończyła się w 18 roku odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Muromski Pułk Piechoty stacjonował, wbrew swojej nazwie, nie w Muromiu, tylko w Różanie w Polsce, częściowo w Ostrołęce już jakiś czas. Walczył, no niestety zasłużył się w walce z powstaniem styczniowym. Brał również udział w kampanii tureckiej i służyli w nim żołnierze w dużym stopniu powoływani na terenie guberni warszawskiej. Nazywam się Aleksander Baryszyn. Jestem członkiem wojskowo-historycznego klubu Zbagrafionowska w obwodzie kaliningradzkim. Istniejemy już od wielu lat i rekonstruujemy armię rosyjską. Na tej inscenizacji prezentujemy się jako żołnierze 104. Ustiużskiego Pułku Piechoty imienia generała księcia Piotra Bagrafiona oraz prezentujemy się tutaj również jako kawalerzyści 1. Pułku Kozaków Dońskich. Nasz klub rekonstruuje także armię rosyjską epoki napoleońskiej. Głównie artylerię oraz jegry. Nasza obecność tutaj jest hołdem składanym bohaterom I wojny światowej. Wokół nas, na tych polach, rozegrała się jedna z największych bitew I wojny światowej. To tutaj armia Samsonowa została okrążona i rozbita. Łączy nas wszystkich wspólna fascynacja historią i mundurem epok minionych. Jest to doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu. SRH Marienburg, czyli Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej. Marienburg to jest nazwa dawna Malborka i tam się mieści jakby no, siedziba stowarzyszenia. Naszym prezesem jest Tadeusz Lica. Grupa liczy w tej chwili około 15 członków. W tej chwili jesteśmy tutaj w sile 9 osób plus sanitariuszka i rekonstruujemy 152. Infanteryregiment, czyli to jest 150 piechoty, który faktycznie tutaj brał udział w tych działaniach w trakcie właśnie bitwy pod Tannenbergiem. W Szkotowie, akurat tu, gdzie się znajdujemy, gdzie będzie właśnie przebiegała rekonstrukcja, na pobliskim cmentarzu znajdują się właśnie groby żołnierzy pruskich właśnie z 152. Regimentu Piechoty. Także z tygodnia na tydzień są jakieś rekonstrukcje właśnie związane z obchodami setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej. Ostatnio, co pamiętam, no to byliśmy na takiej dosyć fajnej inscenizacji w Jednorożcu. Później inscenizacja w miejscowości Górki, gdzie też właśnie braliśmy udział. No także praktycznie co tydzień mamy jakąś tam rekonstrukcję i co tydzień właśnie jeździmy całą grupą.
wkrótce doszło do największej bitwy manewrowej na froncie wschodnim, bitwy łódzkiej. Niemcy odparli atak Rosjan, ale nie udało się zamknąć ich w okrążeniu. Pomimo tego Niemcom udało się zająć Łódź i doprowadzić do wycofania się Rosjan na linię Rawki i Bzur. W połowie grudnia front ustabilizował się. 31 stycznia rozpoczęła się bitwa pod Golimowem, która przeszła do historii ze względu na zastosowanie przez Niemców gazów bojowych jeszcze przed użyciem ich na froncie zachodnim pod Ypres. Jednakże wobec niskiej temperatury powietrza gaz ten nie parował, w związku z czym atak okazał się nieskuteczny. W odpowiedzi na fiasko niemieckiego ataku Rosjanie rzucili do kontrnatarcia 11 dywizji, które załamało się pod ogniem niemieckiej artylerii. Bitwa okazała się bardzo krwawa. Po obu stronach naliczono 60 tysięcy zabitych i rannych. Na południu armia rosyjska dotarła do Limanowej i tam jej natarcie zostało zatrzymane. Pomimo tego pod koniec marca 1915 roku padł Przemyśl, największa austriacka twierdza. Po ofensywie w Karpatach Przemyśl został odbity przez Niemców i Austriaków 6 czerwca. Austriacy wysadzili wiele fortów, które jako zabezpieczone ruiny trwają do dziś. W sierpniu została wysadzona i opuszczona przez Rosjan twierdza Osowiec nad Biebrzą, gdzie również toczyły się ciężkie walki. Niemcy nie mogli zdobyć tych umocnień, dopiero ogólna sytuacja na froncie zmusiła Rosjan do wycofania się. Przełomowym starciem, które doprowadziło w konsekwencji do wycofania się Rosjan z terenów obecnej Polski, była operacja Gorlicka, która rozpoczęła się na początku maja 1915 roku. Bitwa pod Gorlicami, tak jest nazywana w polskiej historiografii, w niemieckiej była nazywana bitwą pod Tarnowem i Gorlicami lub bitwą przełamującą, rozpoczęła się w godzinach rannych 2 maja 1915 roku. W bitwie brały udział jednostki pruskie, armii pruskiej oraz armii austriackiej, naprzeciwko nich stały oczywiście jednostki armii rosyjskiej. Od tej bitwy zaczyna być zauważalna zdecydowana przewaga jednostek armii pruskiej na froncie wschodnim nad jednostkami austriackimi, które zaczynają spełniać rolę pomocniczą. Znajdujemy się w miejscowości Sękowa koło Gorlic. Grupa rekonstrukcyjna Poznańczycy przybyła tutaj w ramach rekonstrukcji historycznej. Bardzo jest to ciekawa miejscowość, szczególnie dla naszej grupy rekonstrukcyjnej, ponieważ dokładnie w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, walki prowadził 46. Pułk Piechoty z Poznania. W ramach przygotowań do wyjazdu nabyliśmy książkę Bitwy Wielkiej Wojny wydaną w Berlinie w 1930 roku, gdzie szczegółowo widać rozmieszczenie poszczególnych batalionów 46. Pułku Piechoty z Poznania. Bitwa zakończyła się sukcesem wojsk państw centralnych i w późniejszym okresie doprowadziła do odbicia twierdzy Przemyśl, która upadła w marcu 1915 roku po kilkumiesięcznym oblężeniu Rosjan. Bitwa nazywana jest też bitwą przełamującą, ponieważ całkowicie doprowadziła do odsunięcia zagrożenia kierunków Wiedeń i Budapeszt przez tak zwany rosyjski walec parowy, czyli nacierające ich armię, i odsunęła linię frontu od Krakowa i od Karpat na 200-300 km. Przedstawialiśmy rolę wojsk pruskich, czyli pułków niemieckich w tej bitwie. Na tym odcinku frontu praktycznie dominowały pułki niemieckie oraz bawarskie. Należy to rozróżnić, że bawarska armia miała minimalną autonomię w ramach armii pruskiej. Chciałem jeszcze dodać, że na cmentarzu numer 80 w Sękowie właśnie z 46. Pułku Piechoty grafa Kleista von Nollendorfa z Poznania leży poległy muszkieter o identycznym nazwisku jak moje, który zginął 2 maja 1915 właśnie tutaj w tych okolicach, w tej miejscowości. W tym miejscu walczyła 237. Dywizja Piechoty. W jej składzie walczył 119. Brygada Piechoty, w której skład wchodził
58. Pułk Piechoty z Głogowa i 46. Pułk Piechoty z Poznania. Wojska niemieckie nacierały od zachodniej strony potoku Stękówka w rejonie mostku nad rzeką Stękówka przy zabytkowym kościele drewnianym. Rosjanie znajdowali się po wschodniej stronie rzeki Stękówka na jej prawym brzegu. Po przełamaniu frontu tego samego dnia po południu żołnierze niemieccy przystąpili do pościgu za wycofującymi się Rosjanami. Grupa Poznańczycy z Poznania specjalizuje się przede wszystkim w tematach pierwszowojennych. Nosimy mundury pierwszowojenne, staramy się odtwarzać jednostki, które walczyły podczas I wojny światowej i reprezentowały garnizon twierdzy Poznań. Dlaczego garnizon twierdzy Poznań? Jesteśmy w przeszłości mieszkańcami Poznania. Interesujemy się też fortyfikacjami. Jednym z takich projektów, który bardzo nas absorbuje, jest renowacja schronu z okresu poprzedzającego I wojnę światową, który wzmocnił twierdzę Poznań w latach 1903-1904. Do najwybitniejszych dowódców niemieckich zaliczał się feldmarszałek August von Mackensen, zdobywca Belgradu i Bukaresztu, autor wielu udanych operacji wojskowych pod Gorlicami i Tarnowem. Feldmarszałek Paul von Hindenburg to wielki zwycięzca Rosjan pod Tannenbergiem. Dowodził pod Łodzią oraz wojskami niemieckimi na zachodzie. Prawą ręką Hindenburga był Erich Ludendorff, jego szef sztabu. Miejscem, gdzie podejmowano decyzje, była wielka kwatera główna armii niemieckiej na zamku w Pszczynie. W posiedzeniach uczestniczył również sam cesarz Wilhelm. W czasie wolnym polowano na żubry, organizowano przyjęcia i zabawy. Do najciekawszych twierdz rosyjskich zaliczała się twierdza Łomża. Z 5 fortów artyleryjskich wart obejrzenia jest fort trzeci. Była ona jednym z ogniw łańcucha twierdz, do których zaliczały się twierdze Dęblin, Warszawa, Modlin, Zegrze, Różan, Osowiec. Miały chronić Imperium Rosyjskie przed atakami państw centralnych, a które zostały zdobyte lub zostały opuszczone podczas ofensywy w 1915 roku. Oprócz frontu wschodniego i zachodniego, areną walk były również Alpy, gdzie od 1915 roku, po przystąpieniu Włoch do wojny, toczyły się zacięte boje, m.in. w Dolinie Isonzo oraz pod Caporetto. Pierwsza wojna była konfliktem, gdzie po raz pierwszy zastosowano samoloty. Najsłynniejszym lotnikiem był baron von Richthofen, słynny as. Stosowano również sterowce oraz balony obserwacyjne. Pojawiły się czołgi, najpierw konstrukcji brytyjskiej, zaś później francuskiej, słynne Renault FT. Oraz niemieckie, bardzo małe ilości. Łukasz Wrona, kapral cesarsko-królewskiego 13. Pułku Piechoty Krakowskie Dzieci. Przyjechaliśmy do Gorlic z Krakowa. Nasza grupa liczy 5 żołnierzy i odtwarzamy pułk, który 100 lat temu pochodził z Krakowa, rekrutował się z mieszkańców Krakowa i okolic. Odtwarzamy oczywiście stronę austro-węgierską i na inscenizacji w Gorlicach występujemy razem z kolegami z Bochni, które odtwarzają 16. Pułk Obrony Krajowej, który również był nazywany krakowskimi dziećmi. Łącznie więc odtwarzamy 2 pułki o tym samym przydomku Krakowskie Dzieci, ponieważ złożony był głównie z mieszkańców Krakowa, mieszkańców najbliższych wsi, owiany bardzo dobrą sławą wśród mieszkańców miasta Krakowa. Nasz 13. Pułk Piechoty z Krakowa, Krakowskie Dzieci, brał udział oczywiście w I wojnie światowej. Między innymi zasłużył się w krwawej bitwie pod Kraśnikiem na początku wojny, potem walczył nad Nidą, a przez kolejnych kilka lat w Karpatach, a jeden z batalionów na froncie włoskim. Walki w okolicach Sękowej, czy o samą Sękową, były jedną z kluczowych walk w czasie ofensywy gorlickiej. Podobnie jak kilka kilometrów stąd wzgórze pustki były zdobywane przez polskie oddziały, między innymi pułk z Wadowic, Tarnowa czy z Nowego Sącza, tak tutaj w Sękowej linie okopów planowały pułki niemieckie, głównie dywizja bawarska.
Bronimy sztabu 20 Pułku Piechoty oraz osłaniamy owrót szpitala polowego, który wycofuje się w związku z silnym naporem Rosjan. No i giniemy na polu bitwy. Naszego 13 Pułku Piechoty pod Gorlicami nie było, ponieważ w tym samym czasie dalej marsz w Karpatach. Walczył na przełęczach karpackich i właściwie większość żołnierzy do roku 1918 tkwiła w Karpatach. Jeden z batalionów został wysłany na front włoski i tam walczył podczas wszystkich walk na Isonco czy podczas ofensywy pod Caporetto. Również jeden batalion, a potem więcej żołnierzy było internowanych w 1918 roku w obozie, ponieważ Austriacy nie wierzyli polskim pułkom i zamykali ich w obozach. Stamtąd rozpoczęła się wielka epopeja powrotu z Siedmiogrodu do Polski pod koniec października 1918 roku. Jesteśmy częścią większego stowarzyszenia, które nazywa się Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej i działamy od 2006 roku. Natomiast nasza sekcja pierwszowojenna liczy dopiero półtora roku, ale nie opuściliśmy żadnej większej inscenizacji w Polsce czy w okolicach. Między innymi byliśmy w Limanowej, pod Łowczówkiem, w Bolimowie na północy. Wybieramy się w tym roku również do Sochaczewa oraz do kilka innych inscenizacji w Polsce. W większości jesteśmy mieszkańcami Krakowa albo samych okolic, więc zainteresowania związane z historią I wojny światowej czy szerzej Galicji, monarchii austro-węgierskiej były naturalne, ponieważ czujemy się ciągle poddanymi cesarza Franciszka Józefa, ale przede wszystkim jesteśmy od kilku lat, wielu lat już rekonstruktorami i zainteresowanie rekonstrukcją pierwszowojenną przyszło naturalnie po rekonstrukcji kilku innych epok, także taka ciągłość i kontynuacja kolejnych epok. Obecnie w Polsce czy za granicą działa kilka firm, które tworzą repliki mundurów. Nasze mundury były szyte w Polsce, ale bardzo wielkim problemem jest zdobycie materiału Hektrau. Po kilku miesiącach się udało i nasza krawcowa uszyła nam mundury. Natomiast skórzane wyposażenie czy ładownice, pasy, ramki na łopatki zamawiamy również od rzemieślników z Polski. No, broni w Polsce nie możemy posiadać, więc mamy drewniane repliki, które na inscenizacji zamieniamy na strzelające karabiny. Część wyposażenia ściągamy również z Czech, od rzemieślników Czech. Twierdza Kraków to obok twierdzy przemyskiej największa austriacka twierdza. Składała się ona z fortów artyleryjskich i pancernych. Każdy z nich posiadał unikalne cechy architektoniczne. Do najciekawszych dzieł pierścienia wewnętrznego zaliczają się bastion Klepasz oraz luneta warszawska. Rosjanie podeszli pod twierdzę Kraków w listopadzie 1914 roku. Lecz nie udało im się w pełni okrążyć twierdzy. W walkach na północ od Krakowa po obu stronach wzięły udział znaczne siły. Walki były uporczywe i krwawe. Wkrótce armia rosyjska zaczęła się wycofywać. 14 Pułk Strzelców Syberyjskich z Przesnysza. Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej. Zajmujemy się między innymi armią carską. Dlaczego 14 Pułk Strzelców Syberyjskich? Można powiedzieć, że Syberia jest daleko od Polski. Ale prawda jest taka, że w pułku tym walczyło wielu Polaków. I dowódcą tego pułku był przez długi czas Dowbor Muśnicki, późniejszy generał i dowódca jedynego powstania w historii Polski, które nam wyszło bez większych problemów, czyli powstania wielkopolskiego. Wielu Polaków tam służyło, bo jest też chyba jeden z późniejszych też generałów II Rzeczpospolitej, Cieślewski albo Cielewski był taki, też służył w tym pułku i w tym czasie. No, tam później był trochę niechlubnie, ale tam jeszcze także była duża grupa. Oprócz tego byli tam potomkowie zesłańców i tak zwani dobrowo osiedleńcy. Te służby. Czyli osoby, które za chlebem wyjechały na Syberię. Dobrowolnie. Pierwszą wojnę miał zaszczyt, trudno powiedzieć, ale miał możliwość brać udział we wszystkich większych bitwach na terenie Polski. Między innymi bitwa bolimowska, czyli atak gazowy. Późniejsza bitwa o Przasnysz. I skończył swój szlak bojowy pierwszej wojny w Bobrujsku, gdzie został rozformowany. Nigdy nie przeszedł na stronę Armii Czerwonej. Jeśli chodzi o Przasnysz akurat, jest to tak zwana ofensywa, operacja przasnyska, nazywana inaczej zimową 20
8 lutego doszło do walk o miasto Przasnysz. W wyniku nich ono zostało zrównane z ziemią, dosłownie. I walki toczyły się na ulicach. Łącznie w ciągu 2 dni 17 razy miasto było zdobywane i odbijane. Udało się żołnierzom carskim odbić miasto i wojna uspokoiła się właśnie na linii Przasnysza do Lipca. W lipcu, dokładnie 15 lipca, doszło do przełamania frontu pod miejscowością Jednorożec i miało to wpływ na późniejszą cały przebieg pierwszej wojny, dlatego że Rosjanie musieli wycofać się aż za teren Wisły, bo Prusacy następowali, grozili okrążeniem. Łącznie w Przasnyszu odbyło się do dnia dzisiejszego i w okolicy 5 rekonstrukcji. Co roku odbywa się następna. 4 razy byliśmy tutaj. Jest to tutaj, znaczy na tym terenach, dzięki pomocy armii pruskiej udało się Austro-Węgrom doprowadzić do rozbicia armii rosyjskiej. Jest jedna z najważniejszych tego typu bitew na ziemiach Polski. Rekonstrukcja historyczna wymaga odtworzenia mundurów, takich jakie były wtedy. Stąd też mundury są szyte z naturalnych materiałów, wykonywane podobnie. W armii carskiej mundur był już maskujący, zielony, bez jakichś takich specjalnych zdobień, dodatków. Był przede wszystkim praktyczny i wykonanie tego munduru było w miarę tanie. Przeciwnie niż do armii austro-węgierskiej i pruskiej na początku wojny. Później dokonano tam więc zmian pod względem mundurowania i uproszczeń ze względu na koszty. Od blisko 5 lat bierzemy udział we wszystkich znaczących rekonstrukcjach z armią carską w tym kraju. Łącznie jest to około 130 rekonstrukcji do tej pory. Po ofensywie państw centralnych, które dotarły na tereny obecnej Ukrainy i Białorusi, Rosja podjęła kolejny wysiłek militarny. Po ofensywie Brusiłowa w 1916 roku odzyskała tylko część utraconych terytoriów. W kolejnym roku wojny abdykował car Mikołaj II. Po rewolucji lutowej ruszyła ofensywa Kieryńskiego, która również nie przyniosła założonych celów militarnych. W listopadzie w 1917 roku wybuchła rewolucja bolszewicka pod wodzą Włodzimierza Lenina. Wkrótce Rosja wycofała się z wojny i pogrążyła się w chaosie wojny domowej. Pierwsza wojna zakończyła się klęską Niemiec, Austro-Węgier i Turcji. Spowodowała powstanie i odrodzenie się po latach niewoli państwa polskiego.